Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego. Pozdrawiam z ogrodu parafialnego w Gliwicach. Mamy taki bardzo malutki skrawek za kościołem, z którego bardzo się cieszymy, szczególnie w letnie dni, gdzie można chwilę w tymże ogrodzie odpocząć. A 12 maja 2023 roku w naszym przewodniku z Biblią na co dzień znajdujemy następujące słowa. Przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela. To z księgi Jeremiasza z 31 rozdziału i z Ewangelii Jana, 16 rozdział. Teraz się smucicie, mówi Pan Jezus, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Moi drodzy, są różne rodzaje radości, o tym wiemy. Możemy cieszyć się z jakiegoś fajnie dobranego prezentu, niekoniecznie z kolejnych skarpetek pod choinkę, ale i z tego zawsze można się cieszyć, to bardzo dobra rzecz. Możemy cieszyć się na przykład z wygranego meczu, tutaj dobiegając jakiś czas właśnie odgłosy ze stadionu Piasta w Gliwicach, gdzie się jest chyba jakiś mecz. Nie wiem, czy jest to słyszalne, czy nie. Możemy cieszyć się, nie wiem, z narodzin dziecka, z tego, że coś nam wyszło, z tego, że coś się nam udało w życiu zrealizować, z tego, że jesteśmy po prostu spełnieni. O jakiej radości dzisiaj mówi Pan Jezus, chociażby właśnie w tym fragmencie Ewangelii? Mówi o radości, której nikt nie jest w stanie nam odebrać. Cóż to za radość? Te słowa wypowiedziane przez Jezusa dotyczą tego, że On zmartwychwstanie. Mówią o tym, że radości z tego, że znów będzie ze swoimi uczniami, nikt nie będzie w stanie im odebrać. I myślę, że jako chrześcijanie też mamy, czy możemy mieć tę radość, kiedy uświadomimy sobie, kiedy przyjmiemy to, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, Bóg, jest tym, który pokonał śmierć, który zwyciężył śmierć, który umarł za nasz grzech, za twój i mój grzech, ale zmartwychwstał, wrócił do żywych, a więc jest Bogiem wszechmogącym, Bogiem wiecznym. I kiedy to sobie uświadomimy, kiedy uświadomimy sobie to, że mamy takiego wielkiego Boga i to, że jest to Bóg, który nie tylko obiecuje, ale spełnia również obietnice, to myślę, że ta radość nasza może być zupełna. Radość z tego, że właśnie będziemy w wieczności z tym Bogiem kiedyś, ale że możemy teraz wierzyć w Boga, który ma niesamowitą moc. Boga, który zmartwychwstał i daje życie, panuje nad życiem i śmiercią. I życzę Wam tej niesamowitej radości, tego spełnienia, przeżycia życia tutaj na ziemi z radością, która niechaj nas niesie i niechaj nam daje codziennie sens i cel naszemu życiu. Pozdrawiam serdecznie, miejcie dobry dzień. Dzisiaj jest piątek, a więc powolutku życzę wszystkim dobrego weekendu. Zostańcie z Bogiem.